Jubileuszowa, 10. edycja akcji Teatr Polska ruszyła w objazd po kraju 1 września. Niebawem zagości w Suwałkach ze spektaklem Słowo na G, ale nie będzie to jednorazowa prezentacja. Zespoły teatralne odwiedzą nas jeszcze w październiku i listopadzie. W październiku przyjedzie do Suwałk Teatr Transatlantyk z bardzo głośnym przedstawieniem, album Karla Heckera. To próba zrekonstruowania tragedii, która wydarzyła się w Auschwitz, ale z zupełnie innej, niebadanej do tej pory perspektywy sprawców. Autorzy wchodzą w autentyczne sytuacje uwiecznione w kadrze, zdjęcia odnalezione właśnie w albumie tytułowego Karla Heckera. I przedstawienie jest wstrząsające chyba dlatego, że pokazuje całkowity brak poczucia winy u sprawców i myślę, że to świetna lekcja z człowieczeństwa. Na listopad natomiast zaplanowano prezentację nieco lżejszego repertuaru. To będzie spektakl Ony Białostockiego Teatru Lalek. Spektakl na podstawie tekstu bardzo znanej dramaturżki młodego pokolenia Marty Guśniowskiej, choć dla tych, którzy są zaznajomieni z jej sztukami, barwnymi, przewrotnymi baśniami, może to być spora niespodzianka. Ony to spektakl, który pokazuje dzieje, perpetie, losy Onego właśnie na przestrzeni całego jego życia. Choć spektakl jest zrealizowany w konwencji Teatru Lalek, nie jest adresowany wyłącznie do dzieci. Podstawowym celem programu Teatr Polska jest ułatwianie dostępu do oferty polskich teatrów odbiorcom z ośrodków, w których nie ma teatrów instytucjonalnych.